więcej Polsko ma. Tak wielu jak wojnę, takiego trzeba nam. Pamiętaj Polsko moja, pamiętaj Polsko ma. Tak wielu jak wojnę, takiego trzeba nam. Galopuje na koniu i w butach wysokich, Kaliszu wrogom psuje niechlubne przywileje. Nasz niezłomny Wojtek wśród kamratów swych i razem z Marcinem z wrogów się śmieje. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego tyłana my chcemy już dzisiaj. Takiego jak Wojtek lub artystę, za naszego wodza napijmy się czystej. Pamiętaj Polsko ma, takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Pamiętaj Polsko moja, pamiętaj Polsko ma, takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Wojtek na koniu na placu zamkowym, rogatywka, mundur i szczerbiec narodowy. Król narodowców podbija nasz świat, by Słowianie żyli sobie za pan brat. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego ułana my chcemy już dzisiaj. Takiego jak Wojtek lub artystę, za naszego wodza napijmy się czystej. Pamiętaj Polsko ma, takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Pamiętaj Polsko moja, pamiętaj Polsko ma, takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego ułana my chcemy już dzisiaj. Takiego jak Wojtek lub artystę, za naszego wodza napijmy się czystej. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego ułana my chcemy już dzisiaj. Takiego jak Wojtek lub artystę, za naszego wodza napijmy się czystej. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego ułana my chcemy już dzisiaj. Takiego jak Wojtek lub artystę, za naszego wodza napijmy się czystej. Pamiętaj Polsko ma, takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Pamiętaj Polsko moja, pamiętaj Polsko ma, takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Takiego jak Wojtek. No i proszę Państwa, już 18 dni dzieli nas od... Ta muzyka też będzie. Niedługo. Dzień dobry Państwu, przepraszam, bo trochę niedysponowany jestem. Witam w studio panią Magdalenę Annę Korobeską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam gorąco. Czekaj, muszę kamerkę poprawić. I jest pan sierżant. Witam wszystkich. Wilczyński, jesteśmy w salonie doktor Sokołowskiej, która dzisiaj jest niedysponowana, nie będzie na wizji, ale serdecznie pozdrawiam. Szanowni Państwo, 18 dni dzieli nas do bardzo ważnego wydarzenia. Serca nasze już płoną na samą myśl, co się będzie działo. Będzie w najbliższych dniach na godzinę 18 publiczne spotkanie o godzinie 18 w czwartek 9 czerwca. Oj, przepraszam. Będzie w czwartek spotkanie na Placu Zamkowym, czyli w tym docelowym miejscu. Będziemy się przymierzali, pokażemy, gdzie chcemy, żeby była wmurowana głowa Dmowskiego, w które miejsce ściany Placu Zamkowego. Dzięki. No i co więcej, to jest o godzinie 18 w czwartek, to za dwa dni będę musiał zgłosić imprezę publiczną, bo tam przez te dwie godziny, żeby nam nikt nie zawracał głowy, żeby nas ochraniała policja. Wyciągamy ręce do wszystkich, którym droga jest idea narodowa, którzy widzą w Dmowskim wartościową osobę, którą należy wspominać. Koleżanko, kilka słów. Kochani, no ja się nie mogę doczekać, już takie emocje nam tutaj towarzyszą. Oczywiście roi się też od różnych plotek, od różnych fake newsów i tak dalej, różnych strachów, nalachów i tak dalej, ale my damy radę, no to, że te się
Na zdrowie. To, że tyle się mówi o tym marszu, o tym, co się ma tam dziać i w ogóle, i takie zamieszanie, to znaczy, że jest to tak ważna, tak istotna i komercyjnie, i nie tylko komercyjnie, impreza. Także czekamy i zapraszamy. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze wypowiedź sierżanta, którego zapraszam tutaj właśnie, koło kardynała się usadowić, a ja będę dzwonił, ponieważ mamy na linii... Witam wszystkich serdecznie. Tu specjalnie mnie przesadzono koło kardynała, bo nie darzę większą sympatią, dlatego że to on chciał jako pierwszy być papieżem, ale niestety nie dało rady, nie został tym papieżem. Ale znaczy powiedziałeś, że go nie darzysz sympatią, bo chciał być papieżem? Tak. A to dobrze, że chciał być papieżem, ambitny był, to trzeba go sympatią podziękować za to. No może i tak, no dobrze. No. Co ja ważnego chcę powiedzieć? Nie wiem, czy zaobserwowaliście, ale ja zaobserwowałem taką sytuację, zajeżdżam na stację benzynową, o czym i paliwo jest po 8 zł. Jest to komunikat dla nas i dla was i wszystkich. Przestańmy tankować. Naprawdę, przestańmy tankować. Jedyny ratunek, bo te pieniądze oni przeznaczają na rzeczy niecne, niezgodne z tym, co powinno się dziać. Jak... tak, to mówili, że muszą podnosić ceny, bo ropa drożeje, coś się dzieje. Nie, nic się nie dzieje, wcale ropa nie drożeje i ja namawiam wszystkich, przestańcie tankować, jest to straszne oszustwo. Wtedy paliwa nam stanieją. Drugą rzeczą ważną, którą chciałbym przypomnieć, to... tak, tu... 25 wszystkich zapraszam. Przypomnieć to, bardzo istotną rzeczą jest kredyty. Wiem, jak teraz powiem, że trzeba ograniczyć, nie brać kredytu, to jest raz. Jest to straszne, bo wszyscy ci, których wmanipulowali, bo powiem, wmanipulowali w te kredyty, a teraz podnoszą stopy procentowe, was oszukują. To wy płacicie na to, że rząd, o ile to jest w ogóle rząd, wydaje te pieniądze na rzeczy, które nie powinien wydawać. 500+, które daje od samego początku, możecie na mnie opluć mnie, przyjść pod Dmowskiego, pomnik 25, opluć mnie. To jest pociąg do Wenezueli. Wielu z was wie, co się wydarzyło w Wenezueli. Jedynie praca i jedynie praca powoduje bogactwo i dobrobyt. Nie 500+, a mieszkania dla młodych małżeństw. Nawet za darmo, tak jak robili to komuniści. Dlatego, że dzisiaj jednak ci... Wenezuela nie jest taka zła. W Wenezueli rozdawali pieniądze za darmo, doprowadzili do tego, że potem 40-paroletnie kobiety, które jeszcze mogły pracować, nie szły do pracy, bo nie miały zawodu i nie miały przyzwyczajenia do pracy. Młoda osoba, która pójdzie do pracy, przeżyje... Ale operacje plastyczne sobie robiły w Wenezueli. No te, co miały pieniądze, ja... Kto chce sobie robić, to robi. To przeżyje. Opierdziel, młoda dziewczyna w pracy, jak ją ktoś tam opierdzieli. Starsza kobieta w wieku 400 paru lat ma inny sposób bycia. Co? To już starsza? Na przykład, nie, bo... nie, 40 paru lat to jeszcze nie jest tak dużo. 50 ale to... chodzi mi, ale w czym jest rzecz? Rzecz jest w tym, że te kobiety już swoje dzieci odchowały i puściły w świat, ale nie chcą pracować, tylko wyjmują dalej, dajcie pieniądze. Ja pracować nie będę, bo ta kobieta w tym wieku nie jest już odporna na to, żeby się uczyć zawodu, nawet sprzątania, bo nie przeżyje presji, że ją ktoś obsunie za to, że zamiotła źle podłogę, nie mówiąc o tym, żeby nauczyć się jakiegokolwiek zawodu. Jest niewiele w Polsce kobiet, mi się które... wydaje, że idzie się w socjalizm. Nie idę w socjalizm, mówiąc o tym, pracę, że trzeba iść do pracy. Praca jest godna. To jest to 5-letnia kobieta, to jest całkiem niezła kobieta. O co ci naprawdę? No, twój przykład jest absolutnie. Ja być może, że tak, ale no tak, no tak. Ja się zauważyłam, bo najpierw mówi o tym, żeby rezygnować z paliwa, czyli nie jeździlibyśmy tak, samochodami. Nie. A mi się marzy kareta złota, dorożka, konie. A ja mam, no. I dlatego popieram cię, Wojtek.
bo sam się dzisiaj wkurzałeś, czy nie wiem, dziś czy wczoraj, że ktoś ci mówił, że popierasz komunę. Za komuny komuniści, może politycznie nie wyglądało to tak, jak powinno wyglądać, też byłem przeciwny, ale gospodarczo spowodowali to, że byliśmy potęgą, a dziś jesteśmy po prostu niczym. Po prostu niczym, nawet nie mamy własnego samochodu, najgorszego samochodu, ale nawet własnego. Śmieli się parę lat temu z Indii, że jakiś tam samochód wyprodukowali, że on tak nieładnie wygląda. Ale mają swój i nikt im nie będzie mówił, że nie mają, że muszą kupować z zagranicy. W tej chwili doprowadzili u nas do tego, że jesteśmy uzależnieni. Jeszcze jedno na koniec, dopóki mogę mówić. Proszę o subskrypcję na kanał Sierżant Wilczyński, bo zaczynają, kto to banować, jak to, YouTube banować moje filmy i dlatego teraz tylko nagrywam. Jest dużo zgłoszeń, proszę Państwa, mamy falę hejtu i dlatego bardzo prosimy wszystkich naszych komentujących, ale też osoby będące w studio, żeby o tych 20% tematów zakazanych nie poruszać, ponieważ no, tak, tutaj się zwracam do Pana, który siedzi na widowni, żeby tak jest. O, proszę tak trzymać. Buzię sobie zasłonię. Nic nie powiem. Tak jest. Bo to trzeba sztukę opanować, żeby się ocenzurować i żeby wszystkiego nie mówić, za co można w Polsce być surowo prześladowanym. I dlatego ja nagrywam program, który będzie wyemitowany na kanale Sierżant Wilczyński. Założę sobie jeszcze jeden kanał, ale nie teraz, który będzie miał nazwę. No i zapomniałem tą nazwę. Zaraz. Nie. Może sierżant sztabowy. Jesteś sierżantem sztabowym. Dobrze, ale tu wystarczy i wystarczy. Chwileczkę, kolego, panie sierżancie sztabowy Wilczyński. Tak. Prawda czy nieprawda? Później zapomniałem sobie, jaki będzie ten trzeci kanał, ale poinformuję. Dlatego nie mogę nadawać na żywo, bo nie wiem, jaka jest sytuacja. My tutaj zrobimy sierżantowi sztabowemu naprawdę prelekcję. Co to znaczy? Nie wolno. To będzie się nazywał kanał Wachmistrz. Wachmistrz, ale to Wojtek będzie wiedział, co to jest Wachmistrz. Ale Wachmistrz to porucznik, a ty nie jesteś porucznik. Nie, to jest sierżant w konnej jeździe. Wachmistrz. Wojsku, tak. A oficer, a oficer to jest Sławomir, rotmistrz. A nie, Sławomir Wilczyński, czekaj, nie, masz takie, nie, to jest sierżant. Sierżant Wilczyński. Masz też takie drugie konto, wiem, że masz. Sierżant Wilczyński, bo na razie nie mogę nagrywać na żywo, nagrywam program, wpuszczę na ten kanał Sierżant Wilczyński. Ze względu na to, że coś się dziwnego dzieje, wycinają mi programy. Nie wycinają ci programy, ale byłeś na demonstracji, gdzie są ogłoszone treści godzące w generalne gubernatorstwo z późniejszymi zmianami i za to czeka cię straszliwa kara, ponieważ wolność słowa pojęta po waspowsku pozwala, że można ciebie tłamsić, oskarżać cię na przykład, że nie jesteś sierżantem sztabowym. Rozumiesz? Tutaj są ludzie, którzy mówią, że nie jesteś sierżantem sztabowym. Rozumiesz? No i inne kalumnie jeszcze głoszą przeciwko tobie. Ślep jestem, nie widzę. Natomiast jeżeli ty zaczniesz się domagać, że coś tam, że na przykład pokazywać, że ktoś mówi treści godzące w podstawy ideologiczne generalnego gubernatorstwa z późniejszymi zmianami, no to wtedy się usuną i to jest wolność słowa, czyli jedno słowo, czyli twoje. Można tłamsić, a jednostronne. Nie wolno. Także to jest właśnie tak i to trzeba mądrze by... I proszę Państwa, mówię jak krowie cepem na miedzy. Mówię, zapisz się do Stronnictwa Narodowego, my ci wszystko powiemy na zamkniętych zgromadzeniach, na prywatnych zgromadzeniach, na spotkaniach niepublicznych, a nie oni od razu cały striptiz, rzeczy tajne głoszą publicznie, no i czego się spodziewają, że nie zabanuje was Rempalski i inni, zabanuje was! No bo dlaczego? Bo takie mają misje, cele mają takie, nękanie narodowców niewinnych, jak o Telelije, którzy chcą pokoju, dobra społecznego, sprawiedliwości. No i taki Wilczyński grabi sobie, a udaje, że nie wie, że sobie nie grabi. Wiecie, że sobie grabicie, kolego? Czuję. Czujesz to? Czuję. No to załóż odpowiednio, wachmistrzu. Czuję. Sztabowy. Proszę Państwa, telefonujemy teraz. Telefonujemy do doktora, doktora z Białegostoku, doktor nauk historycznych. Czy nas słyszy? Telefono. Okej. Okay. Telefonujemy teraz. Tak, to słyszę, że nas słyszycie, kolego doktorze. Halo. Tak, jestem. Dzień dobry. Jasne koszule w obronie polskiego warsztatu i handlu.
Doktor Marek Czarniawski, praca naukowa, doktorat na temat Sławoja Składkowskiego, premiera, doktora Polaka, który był w rządzie sanacyjnym. Doktor Marek Czarniawski, Piłsudczyk, proszę Państwa, po zapoznaniu się z materiałami, jak to było naprawdę za Piłsudskiego i po Piłsudskim przed wojną, stał się narodowcem, orłem intelektualnym narodowców. I pan doktor Czarniawski dzisiaj na linii w Telewizji Narodowej. Dzień dobry doktorze, halo, halo. Dobry wieczór. No dziękuję, ale to dość stara książka sprzed kilkunastu lat. Także no nie wypomina mi kolega Eugeniuszu. Popełniłem już od tego czasu kilka innych. Natomiast bardzo dziękuję za zaproszenie do Telewizji Narodowej, bo chciałem powiedzieć, że również pojawię się na marszu Dmowski na Zamek, bo jest to najważniejsza w tej chwili inicjatywa polityczna i najważniejsze wydarzenie 2020 roku, 2022 roku w polskiej polityce. Dlaczego będę tam? Tam, gdzie dzielny polski lekarz Eugeniusz Sendecki swoimi spracowanymi dłońmi buduje od wielu lat replikę krzyża z Giewontu. Dlatego będę tam z nim w czerwcu, gdyż jego perspektywa polityczna znacznie góruje nad moją. Jego horyzont on widzi dalej niż wielu z nas. Tutaj wszyscy chcą być w tym ruchu narodowym przywódcami, gdzie trzech Polaków, tam czterech przywódców zaraz się znajduje. Natomiast ja będę z Eugeniuszem Sendeckim 25 czerwca, a nie w listopadzie, dlatego że widzieliśmy te różne listopadowe marsze. Eugeniusz, kolega Eugeniusz pamięta, ja też chodziłem w kilku marszach, a Eugeniusz Sendecki przy pomniku Dmowskiego założył placówkę. To była placówka. To im kaskowy mundur dał na straży interesów polskich, narodowych interesów. Pamiętamy te marsze, gdzie polskie członkowcy wlali się w tyle marszu, w ogonie marszu, żeby pięknie się różnić od tych, których uważali za zadymiarzy. Ja ich oczywiście tak nie nazywam, ale nazywano ich różnie, faszystami, zadymiarzami. Pamiętamy, jak pisowcy ostentacyjnie 11 listopada wyjeżdżali do Krakowa, prawda? Było tak. Wyjeżdżali do Krakowa, żeby nie być żeby nawet przypadkiem ich TVN nie skojarzył z tymi, że oni idą z tymi, Pierwszego, 11 listopada 2021 roku doszło do takiej sytuacji, że już nie ma iść. Bo ten marsz 11 listopada został sprzedany za szekle, za 40 srebrników i Polacy, polscy patrioci wyjechali 11 listopada ubiegłego roku do Kalisza i zorganizowali tam wspaniałe przedsięwzięcie, naprawdę wspaniałe przedsięwzięcie. I teraz jeszcze jeden sobie taki marsz przypominam. To ten marsz i wtedy ja występowałem. Halo, czy mnie słychać? Tak, tak, słychać, bo słyszymy, tak. Słyszymy. Występowałem. Pamiętasz, Eugeniuszu, udzieliłeś mi głosu pod pomnikiem Dmowskiego, jak sprowadzono Antifę do Warszawy. I tak, wydawało się wtedy, mówiłem wówczas, że na ocenę jeszcze jest za wcześnie. Musimy poczekać, zdobyć więcej faktów, no bo przemawiałem wieczorem tuż po marszu. I dzisiaj z perspektywy tych kilku lat możemy powiedzieć, że wydawało nam się wówczas, kiedy ta Antifa biła Polaków, że już nic gorszego nie może się zdarzyć. A się zdarzyło. No bo zobaczcie, no to z jednej strony to jest nawet takie piękne, żeby tak dla Polski dostać po gębie od Niemca. Ale my Polacy potrafimy się też odbijać. Ale ktoś bardzo cwany, bardzo przebiegły i bardzo bogaty powiedział, o nie, to tak nie może być, że Polacy biją się z Niemcami, bo to integruje Polaków. Ja na to pieniędzy, ten ktoś powiedział, jakiś globalista, nie będę wykładał. Pieniądze będą na to, że Polacy mają bić się między sobą. Polskich katolików należy napuścić na innych polskich katolików.
Należy ich skłócić między sobą i wówczas pieniążki się znajdą i oczywiście pieniążki, tak, się znalazły. Wiemy o co chodzi. I teraz czego ja się obawiam? Dlaczego będę w czerwcu, a nie w listopadzie? Bo 11 listopada 2022 roku można antycypować, co powiedzą ci sprzedawczycy, którzy sprzedali się za te szekle. Przecież już od kilku lat, na początku marsz kończył się pod Dmowskim, prawda? A od kilku lat skręcał na wschód, za Wisłę ich wyprowadzano. I ci sprzedawczycy w tym roku, w listopadzie, mogą ogłosić, że w imieniu tych wszystkich nieświadomych ludzi, którzy tam idą, bo tam są wspaniali ludzie, ale pod kierunkiem tych ludzi, których uważam, że nie wolno im ufać. Mogą ogłosić w imieniu tych uczestników marszu, że idziemy na wojnę z Moskwą na przykład. Wcale to nie jest wykluczone, wcale to nie jest jakaś fantastyka, że oni mogą tak ogłosić. A ogłoszą jeszcze, że ci, którzy na przykład ze względów zdrowotnych czy ze względów wiekowych nie mogą brać udziału osobistego w takiej wojnie, no to im zaproponują obligacje wojenne. A przecież my nie jesteśmy w żadnym stanie wojny z nikim. Także obawiam się tego i dlatego tym bardziej apeluję do wszystkich, abyśmy uprzedzili ich działanie i kilka miesięcy wcześniej pojawili się tłumnie w Warszawie na imprezie organizowanej przez Eugeniusza Sendeckiego 25 czerwca. Doktor Rzeczarniarski, trzy poprawki, a może nawet uwagi. Pierwsza rzecz, że jest to impreza, którą organizujemy i głównym organizatorem jest Wojciech Olszański, kamraci. Oczywiście jest też Stronnictwo Narodowe, jest prezes Ludwik Wasiak, jest wiele osób, które są współorganizatorami. Marszowi przewodniczy Wojciech Olszański i on jest przewodniczącym zgromadzenia pod względem formalnym. Tak to zostało zgłoszone do Urzędu Miasta. Ja jestem organizatorem, odpowiadam za sprawy organizacyjne. Także to jest tak. Natomiast jeżeli chodzi o komitet organizacyjny, to w tej chwili jest bardzo szeroki. Wszyscy są zaproszeni do tego komitetu. Ja przyjmuję zgłoszenia. W tym komitecie jestem ja, jest Wojciech Olszański, jest koleżanka Korobleska, jest kolega, tutaj widzicie, wachmistrz, sierżant sztabowy, doktor, wachmistrz sztabowy, kolega Sławomir Wilczyński, jest pani doktor Sokołowska, w której salonie jesteśmy, jest koleżanka Elżbieta Monen, także cała ekipa Telewizji Narodowej. Problem jest z kamratami taki, że są to osoby, które znamy z pseudonimów i są to osoby występujące niejawnie. I teraz trzeba, no tutaj mamy taki krok dosyć ważki, że te osoby, które chcą się ujawnić, się ujawnią. Słowo kamraci jest bardzo duże, jest oficjalnie Narodowa Polska Rada Kamracka i oni podejmują decyzje. Także tutaj pamiętajcie, że to tutaj, co kolega Czarniarski mówi, jest prawdą. Zawsze wiedzieliśmy o tych ważnych sprawach, ale tym impulsem, tym takim momentem, gdzie można powiedzieć, Bóg przełożył wajchę i nagle staliśmy się w centrum zainteresowania, to tą osobą, którą Bóg się posłużył, jest kolega Wojciech Olszański. I ten Wojciech Olszański jest tą iskrą, która zapaliła i teraz to już poszło jak iskra po stepie, to wszyscy już mówią o tym marszu Dmowski na zamek. Jest to wydarzenie ważne, przemawia do ludzi, także to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, taka porządkowa, to żeby było jasne, marsze niepodległości, zanim zostały skradzione narodowcom przez grupy waspowskie, przez nieznanych sprawców, tak naprawdę nie wiadomo, kto ostatnio organizuje Marsze Niepodległości. Marsze Niepodległości to były marsze pod pomnik Dmowskiego, gdzie staliśmy my z kamerą i od 2007 roku już są informacje, filmy na ten temat. Nie, przepraszam, od 2008. W 2007 roku nikt nie filmował. Z tego co wiem, to w 2007 roku materiały się nie zachowały. Natomiast w 2008 roku kolega z Białegostoku, kolega Adam Czeczetkowicz, przyjaciel doktora Marka Czarniarskiego, się pojawił przy pomniku Romana Dmowskiego i on, idąc pod pomnik, przepraszam bardzo, i on idąc pod pomnik został napadnięty przez nieznanych sprawców z Antify. No i taka to historia, zaraz, bo mi tutaj coś zginęło, momencik, telefon do studio Telewizji Narodowej, zapraszamy, Ctrl C i musimy to umieścić
pod filmem, tak żeby Państwo mieli tutaj telefon, zapraszamy do telefonowania. Więc tak, tym impulsem, który spowodował, że powstał pomysł Marszu Niepodległości, to było to, że jak szedł na popomnik Moskiego, złożyć hołd Moskiemu 11 listopada 2008 roku, został napadnięty i poturbowany, wylądował w szpitalu Nowołoskiej Adam Czeletkowicz z Białegostoku, przyjaciel naszego doktora Czarniackiego. Oni razem współdziałali i stworzyli ten projekt polityczny. Wolimy pana Krzysia Konorowicza niż was, wy obrzydliwy SB-cy białostoccy, czy UB-cy białostoccy. To było pełne hasło akcji. Teraz się mówi Konorowicz, natomiast bardzo mało ludzi pamięta, jakie było pełne hasło akcji. I teraz tym impulsem, który spowodował, że ludzie zaczęli przychodzić, pojawił się taki materiał polityczny, który został zawłaszczony niestety. Narodowcy ci prawdziwi się nie spostrzegli. No, ja się spostrzegam, ale później. Był atak na Czeletkowicza, czyli Czeletkowicz stworzył dwie wielkie imprezy. Konorowicza, oczywiście nie sam, tylko z doktorem Czarniackim, i Marsz Niepodległości, który został potem przejęty przez wrogie siły i używany do mydlenia oczu, jakobyśmy odzyskali niepodległość 11 listopada. Natomiast oczywistym takim odpowiedzią na te wszystkie kłamstwa jest Marsz Dmowski na Zamek. Kiedy ta fala hejtu, fala kłamstw się przetoczyła, to wtedy narodowcy się spostrzegli, że mają swoje oczywiste święto 28 czerwca i w najbliższą temu świętu sobotę spotykamy się pod pomnikiem Dmowskiego, idziemy z głową Dmowskiego na zamek i o tym rozmawiamy. I to jest druga uwaga. I trzecia uwaga, doktorze, czy doktor mnie słyszy? Tak. Otóż my podczas tego marszu będziemy spełniali służebną rolę. Dwaj doktorzy polscy, jeden z doktoratem, a drugi tylko lekarz, ale też doktor. Będziemy sprzątali końskie jabłka, ponieważ będzie brał Wojciech Olszański udział na koniu, będzie jeszcze 7 jeźdźców mu towarzyszyło i będzie potrzebna ekipa sprzątająca. I jak znam życie, to się do tej ekipy sprzątającej nikt nie zgłosi oprócz nas. I taka rola nam przyjdzie. Wolontariuszy, proszę Państwa. Doktorze, jesteście gotowi? Tak, oczywiście, zgłaszam się na ochotnika do Także zobaczcie, co my serce oddajemy narodowi. Nasze spracowane dłonie, nasze intelekty będą posłużą ku temu, żeby właśnie sprzątać końskie jabłka po tym wspaniałym jeźdźcu polskim, który ruszył sprawę narodową, która runęła do przodu. Pamiętam, że w Warszawie był inny jeździec, który się na koniu oświadczał i jak była kampania wyborcza, również na koniu występował, chcąc odebrać elektorat Piłsudczykowski. Wiesz, o kim mówię? O Sławomirze Andrzeju Zakrzewskim. O, to ja także, tego nie wiedziałam. Także przed Olszańskim był człowiek na koniu, Zakrzewski, i przed Olszańskim jeszcze był człowiek w mundurze. Nie wiem, czy wiesz, kto w 2010 roku kandydował na prezydenta Rzeczpospolitej w mundurze piaskowym. No, Ludwik Wasiak, nasz prezes, a jakże, w 2010 roku podjął taką próbę. Oczywiście wrogie siły były bardzo silne. W 2015 również Kurzeja, nasz ze Stronnictwa Narodowego. Tak. No w każdym razie taka jest historia. Doktorze, dziękuję za ten głos i dzwonimy dalej. Jeszcze jedno zdanie tylko, zanim się pożegnam. Nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli my nie chcemy być w przyszłej wolnej Polsce hetmanami, ale chcemy być stajennymi dla Polski. Sprzątać to gówno. Co mi jest przyjemne? Jest w tym jakieś przesłanie. Miejmy nadzieję, że koniki będą dobrze najedzone, ale nie za bardzo i nie zostawią ani jednego końskiego jabłka, no ale dajemy im szansę, ponieważ nie oszukujmy się, 8 koni przez kilka godzin na bruku warszawskim to nie będzie to katastrofa, tylko trzeba się po prostu przygotować, bo nieprzygotowani, to się skompromitujemy. Ale jeżeli będziemy przygotowani, szufelka, wiaderko, a potem będzie można przyjść i tutaj od nas będzie można za drogie, drogie dolary kupić. Nawóz. Tak. Tak, bo to będzie nawóz historyczny, można powiedzieć nawóz historii. Także już zapraszamy. I jeszcze druga grupa, oprócz ekipy porządkowej, to będzie druga ekipa, która jest potrzebna, to jest ekipa porządkowa, ochroniarska, będą specjalne kamizelki z napisem Marsz Dmowski na Zamek i kilkanaście osób będzie nam potrzebne, żeby właśnie ochraniać, porządkować, żeby osłaniać w newralgicznych momentach, prawda, tam kierować ruchem aut, chociaż podejrzewam, że dużą rolę odegra policja, jak zwykle. Doktorze, to co, możemy się rozłączać i dzwonię do Adama. Dziękuję. Dzwonimy do magistra. Pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiamy.
Dzwonimy do magistra Adama Czeszetkowicza. Momencik, dzwoni numer prywatny. Wpuścić? Tak, ja się domyślam. Halo, dzień dobry, telewizja narodowa. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce, z kim rozmawiam? Czołem Jarosław ze Skawiny. Panie Eugeniuszu, ja tylko jedna sprawa. Wszystko pięknie, ładnie, ale postawa naszego kamrata Wojciecha jest według mnie nie w porządku. Tutaj no, całe spektrum... Przepraszam bardzo, nie, sorry. Od razu przerywam. Wie pan co? Dlaczego już pan przerywa? Ponieważ proszę, jest pan, podnosi pan zarzuty przeciwko Wojciechowi. Ja nie pozwolę panu. Jeszcze żadnej nie podjęłem. Ale już jeszcze pan zrobił wstęp. I dlatego, dlaczego nie pozwolę panu? I dlaczego pan moja ocena. Ja zaraz pana wyłączę. Pan wiedział dlaczego. Bo dzwoni pan z tego numeru. Gdyby pan i się zadzwonił, nie przedstawia. Co bo wie pan, przedstawiłem się. Jarosław Skawiny to nie jest przedstawienie. Nie przedstawił pan się z nazwiska. Poza tym, wie pan, ja... Jarosław Kowal ze Skawiny. Panie Jarosławie Kowal, gdyby zadzwonił pan jeszcze z telefonu odkrytego, byłby pan wiarygodny. W tej chwili przepraszam najmocniej. Z bardzo prostej przyczyny. Ja się nie boję krytyki. Wie pan, gdyby pan mnie krytykował... Ale ja jestem fanem Telewizji Narodowej i uważam, że mam prawo się wypowiedzieć na naszym wspólnym forum. Miałby pan z mojej strony nie, przyzwolenie. Natomiast nie pozwolę, żeby nasz lider, człowiek, który nas wyciągnął z niebytu politycznego, był obrzucany. I was nawet nie odwiedził. I was nawet nie odwiedził, a wspieraliśmy go. Całym sercem go wspieraliśmy. Spotkaliśmy się niedawno. Pieniądze wziął i was olał. Pozdrawiam Miknika. Nie wziął, tylko dostał. Jestem dumny z tego i będę zawsze wobec Wojciecha Olszewskiego wspierał finansowo. Natomiast kłamstwo, jesteśmy w łączności z Wojciechem Olszewskim, no, dowodem są zdjęcia przecież opublikowałeś na Facebooku. Tak, oczywiście. Jest kilka zdjęć, spotkaliśmy się w kulturalnym miejscu. Zresztą zgłoszenie Marszu Niepodległości jest podpisane przez Wojciecha Olszewskiego. Także panie Kowal ze Skawiny, jest pan trochę niewiarygodny. Pan od razu mówię, że dementuję i cieszę się, że nie... Znaczy, wie pan, cieszę się, że pan nie napierał i pan zrozumiał sytuację. Nie będę wpuszczał tutaj głosów krytykujących Wojciecha Olszańskiego. Można się mnie krytykować, natomiast nie. Zwłaszcza jeżeli odbieracie sobie szansę na jakąś polemikę. No, osoba z numeru prywatnego jest niewiarygodna po prostu. Dobrze, dzwonimy do pana magistra Adama Czeletkowicza. Ciekawe, czy odbierze. Panie magistrze, a gdzie kolejcyjka? Koleżanko, a gdzie kolejcyjka? Już. Halo. Panie magistrze, czy pan magister nas słyszy? Tak, pan magister słyszy. Jeszcze słyszy. Jeszcze nie ogłuchłem. Witam wszystkich telewidzów telewizji jedynej w Polsce, wiarygodnej telewizji narodowej, narodu polskiego. Witam. No i co tam się dzieje, no? Panie Eugeniuszu, czy pan mnie słyszy? Pytanie. Słyszę pana, panie magistrze, słyszę, że pan dobrze oddycha, że pan taką pełną piersią, tak młodzieńczo zaczął. To mi imponuje w panu, panie Adamie, panie magistrze. Proszę powiedzieć, tak jak pogoda w Białymstoku? Wspaniała pogoda, jak na Florydzie. W życiu nie byłem na Florydzie, ale kojarzy mi się po prostu zero chmur. Świeciło słońce przez cały dzień, nawet było za gorąco, bym powiedział. I właśnie dopiero teraz mogę nabrać pełnego oddechu. Ptaszki śpiewają po prostu, nie ma lepiej. Rozumiem. Panie magistrze, czy będzie pan z zielonym proporcem, ze Szczerbcem brał udział w naszym zgromadzeniu, w naszym przemarszu? Czy będzie pan śpiewał razem z nami rotę 25 czerwca? Nie wiem, czy będę z zielonym tak zwanym proporcem, ale na pewno stanę obok tego Szczerbca, na pewno, bo jestem związany emocjonalnie i duchowo oraz logicznie z narodowcami polskimi i wszelkimi odmianami narodowców, oprócz jednej tak zwanych koncesjonowanych. Panie magistrze, same pozytywne rzeczy. Prawdziwe oddolne inicjatywy, tak. Będę stał murem
I będę na pewno 25 czerwca w Warszawie. Jeszcze, jeszcze mam sprawę. Pomnikiem Romana Dmowskiego. Od Jorgena Hinca, od Prusaka, ale Polaka. Mamy od Jorgena Hinca piękną piaskową koszulę dla pana. Czy jak na tej koszuli wydziergamy Podlasie XXI wieku Adam Przeletkowicz, to czy pan przyjmie? Dają, bierz, biją, uciekaj. Oczywiście, że przyjmę. Z siebie bity przyjmę na pewno i to tak, jakby to powiedzieć, zasłużonych ludzi i środowiska z centralnej Polski. My tu na wschodzie przyjmiemy wszystko z tej bogatszej części z Polski. A tak, 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 przyjmiemy na pewno. Dobrze. Panie magistrze, czy może pan magister życzy sobie pozdrowić kogoś? No pozdrawiam cały świat, całą Polskę. Pozdrawiam przede wszystkim pana Eugeniusza Sendeckiego, pana doktora, który z uporem maniaka walczy o Polskę, bo naprawdę trzeba mieć zawzięcie, ten krzyż, budowanie tego krzyża. No, piękna sprawa, popieram. I powiem tak, każdy ma swoje zadania i razem się uzupełniamy pięknie dla Polski. Polskie Centrum Dialogu Narodowego będzie scalać wszystkie organizacje, mam nadzieję, będziemy dyskutować o rzeczach najpotrzebniejszych dla Polski. No i zapraszam wszystkie organizacje, które znam i których nie znam. Czyli Związek Słowiański, Opcję Społeczną tutaj z Białegostoku, spod Białegostoku, Andrzeja Pochylskiego. Zapraszam, no wiadomo, swoją organizację Podlasie XXI wieku i obiecuję, że będzie przywieziony sam doktor nauk humanistycznych Marek Czarniacki, który wcześniej był na antenie, bo oglądałem, słyszałem, ze swoją najnowszą książką właśnie Jasne koszule w tym dniu przydadzą się każdemu. Jasne. Ja nawet proponuję zrobić, to będzie... Bo po górnym. Dzień Romana Dmowskiego. Roman Dmowski jest najważniejszy. Roman Dmowski na zamek. To jest piękne hasło, które panie doktorze właśnie przez pana zostało podjęte. Ukradzione czego? Doktor, panie magistrze, jedna po rzecz. Słowiańsku, po słowiańsku, od naszych braci Czechów. Czechom. Ukradłem je Czechom, nie chwaląc się, Jan to był, natomiast zostało... Chlubny plagiat, chlubny. Chlubna kradzież, błogosławiona kradzież narodowa. Chlubny, dla idei, dla narodu zrobimy dosłownie wszystko. Więc pozdrawiam i myślę, że będą jeszcze przecież piękne śpiewy, hit dla Wojtka Olszańskiego, już przecież słyszeliśmy. No ja mam nadzieję, że zaintonuję na początku rotę. Mam nadzieję, że wszyscy się uczą roty teraz na pamięć, ale pomożemy. Jesteśmy dobrze zorganizowani, nawet nie wiecie jak dobrze zorganizowani. Dowiecie się wszystkiego 25 pod Dmowskim. No, wracając do muzyczki, tak. Można ją puścić, oczywiście. Będziemy ją puszczać ile wlezie. Cieszymy się właśnie, że Wojciech i Marcin wyszli na zewnątrz, bo teraz jest sezon truskawkowy, słońce świeci i trzeba, jakby to powiedzieć, żyć trochę. No, ja najbardziej miałem za złe dla moich oprawców politycznych, że zamykali mnie w 2013 roku
26 czerwca byłem zamknięty. Tak, i to był sezon truskawkowy. Tak, to był sezon truskawkowy. To, żeby nie było cię przy pomniku Dmowskiego, bo już wtedy były projekty, żeby tą sprawą ruszyć. I zobaczcie, teraz jest rok 2022. W 2021 zebraliśmy się i zrobiliśmy ten marsz Dmowskiego na zamek. W 2013 już można było to zrobić, dzięki talentowi Czeretkowicza i Czeretkowicza wtedy zamknęli. Żebyście Państwo wiedzieli, że cały czas przetrzymali mnie, tak. Ta próba takiego pilnowania tej polskiej sprawy. Dławienie narodu w zarodku, idei, ale zarodek już pomysłów. Uruch. Proszę Państwa, czołem Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym prawdziwym sojusznikom. Czołem! Trzymaj się, Adam! A dziękujemy za ten głos, Adam Czeretkowicz zawsze, zawsze z nami i lecimy. Koniu i w butach wysokich, Kaliszu wrogom psuje niechlubne przywileje. Nasz niezłomny Wojtek wśród kamratów swych i razem z Marcinem z wrogów się śmieje. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego tyłana my chcemy już dzisiaj. Takiego jak Wojtek lub artystę, za naszego Boga na chwili się chrystej. Pamiętaj, Polsko ma takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Pamiętaj, Polsko moja, pamiętaj, Polsko ma takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Wojtek na koniu, na placu zamkowym, romatyczka, mundur i szczerbiec narodowy. Król narodowców podbija nasz świat, by Słowianie żyli sobie za pan brat. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego ułatwienia.